Cześć! No jesteśmy u tych rysiów. Ocelot będzie miał na razie okazję pójść jeden dzień do szkoły. Będę musiała w następnych turach to jakoś lepiej organizować i ogólnie przewidzieć już na początku tury, kiedy kim będę grać ze względu na te dni tygodnia właśnie. Nie do końca mi się to podoba, bo dużo roboty, no ale niestety. Katarinie w ogóle. a może jednak nie? Okej, okay, bo na początku miała wyzerowane wszystkie rzeczy tutaj w tej aspiracji, bo ona miała rzeczywiście do zrobienia już tylko to z tą towarzyszką, a tutaj wszystko było zero i teraz dopiero to się naprawiło. Także już myślałam, że się resetują te rzeczy i już miałam takie Boże, to ja chyba nie będę robić w ogóle tych aspiracji. Strasznie ciemno jak na y, prawie ósmą rano, no ale taka jest po prostu pogoda pochmurna. A ja chciałam zrobić automatyczne przełączanie u wszystkich. Więc troszeczkę będzie ciemniej, ale no w tym pomieszczeniu, w którym są, będzie jednak zapalone. A gdzie on idzie? A, sprzątać. Okej. Okay. Tutaj stwierdziłam, że te ulubione rzeczy może wylosuję. I zobaczymy, co się tutaj zrobiło. Katarina lubi czerwony. E, lubi letnie rytmy. I lubi śpiewanie. Jest to całkiem ciekawe w sumie. E, to może dodać trochę takich nowych rzeczy do osobowości tego Sima, tak jak w Sims 2 jest to podświetlone hobby na podstawie yy, głównie osobowości tego Sima, ale też trochę zainteresowań, chociaż czasami te zainteresowania są takie nie do końca spójne z tym hobby, ale no ta osobowość najbardziej się liczy w tym liczeniu. Liczy w tym liczeniu. Tak, więc to jest coś w tym stylu, nie? Że nagle ten Sim może mieć jakieś hobby, o którym no, którym się nie zajmował do tej pory, a nagle się zobaczyło, że o, majsterkowanie to jego hobby i wtedy sobie może, że, a dobra, no to zabuduj coś tam, nie? No to tutaj może być podobnie, nie? Że jak sobie wylosujesz te różne rzeczy jak nie masz za bardzo pomysłu na, na tego sima o, na przykład ocelot nie lubi fotografowania w sumie trochę jak kot on jest po prostu kotem <grym> lubi pop i lubi kolor purpurowy nie ma absolutnie nic purpurowego na sobie, ale dobrze, niech tak będzie. Tylko ja bym mu y, jeszcze dała jakąś aktywność, którą lubi, ale dzieci mają strasznie mało rzeczy. Dzieci generalnie nie robią nic. W sumie, jak jest kotem, to może wędkarstwo. Chyba się nie zanosi na to, żeby on był wegetarianinem, to może tak. On tam chodził ciągle w tym porcie. Dzieci mogą łowić ryby? A chyba tak, rzeczywiście. To można by było coś zrobić takiego, że nie wiem, lubi być gdzieś tam e, na dworze i, i łowić ryby, ale nie lubi na przykład tych zdjęć z rybą, no nie? Takich. <laughs> Albo w ogóle nie lubi, nie, nie lubi robić zdjęć naturze, tylko woli po prostu jej doświadczać, jakby, nie? Po prostu interpretacje merty to jest y, y, jakaś, jakiś nowy wymiar, no nie? Mord, zamknij. Czy ten mod już jest zaktualizowany na to, żeby tego nie było? Tej muzyczki głupiej. Mam nadzieję. Sprawdzę następnym razem. No dobra, on idzie. Ona yy, też będzie szła. Ona pracuje we wszystkie z tych dni. Może jeden dzień sobie wzięła wolny i z tym dzieckiem trochę posiedziała, na przykład jutro, i sobie coś tam może ogarnęła do pracy, może by poszli na jakąś parcelę publiczną. I ona by sobie miksologię robiła, a on by sobie poszedł połowić czy coś. Ale w sumie to ona i tak pracuje w zasadzie w nocy, więc nie wiem, czy jest do końca sens. Dobra, z którym zastanowię się, z którym kotem masz najlepszą relację swoim? E, chyba z Bartolomią mimo że jest okropny. Nie no, teraz już nie jest okropny, by się nauczył. E, nauczył się nie być okropny. A nie, z Kleo najlepszą ma relację. Kreo, Boże. Kleo w ogóle była y, ucieknięta, ale już nie jest. Bo akurat wróciła, jak przyszłam do tej rodziny. A gdzie ona jest? Aha! Ona jest w ogóle strasznie brudna. Aha, jest chora. No to smakołyk. Jazda, gdzie to jest? Przysmak na poprawę zdrowia. Bardzo proszę. Jak masz, to używaj. No ale brudna jest cały czas. No dobra, y, pogadajcie sobie. Y, z nią najszybciej będziesz miała tego towarzysza, więc może ten etap aspiracji się w końcu. Ojej, się w końcu uda zrobić. Co tam w szkole znowu? W szkolnym laboratorium naukowym Ocelot wywołał potężną eksplozję, narobił strasznego bałaganu, bla bla bla. Zrobił to celowo. Ej, w sumie to znowu brzmi jak kot. Po co Katarina ma adoptować kolejnego kota, skoro ona urodziła kota? Rozwalił w ogóle wszystko, no nie. Myślę, że ona by powiedziała, że nic takiego się nie stało, bo ona. Ma się wrażenie, że ona taką słabą dyscyplinę ma wobec tych kotów. Ja tutaj troszeczkę dyscypliny wprowadziłam, żeby chociaż mebli nie drapały, ale ogólnie te koty są po prostu totalny chaos tutaj jest z nimi. I myślę, że Katarina po prostu totalnie na to pozwala, no nie? Ale myślę, że jednak jakiegoś kota z ulicy sobie weźmiemy. Bardzo możliwe, że Gretę odpisz od kolegi, nie wiem. Chociaż jak jest samotnikiem, to teoretycznie bardziej by pasowało, żeby sobie sam radził, ale no. Okej, okay, jest Greta. I chyba z Gretą najlepsza relacja jest, bo jeszcze jest Miyagi, jeszcze jest Nora. A, w ogóle to jest Jet, jak coś. Jet się stał dziadem. Troszkę go zmieniłam, żeby. Bo zapomniałam po prostu wcześniej to zrobić. Żeby wyglądał na starszego, bo on już jest, no, przed 50. jakoś, więc. Nie może wyglądać jak młodzieniec cały czas. Chociaż, jak tak patrzę teraz, to ta Greta nie ma najwyższej relacji. Raczej one są tak w miarę porówno. Także, który się trafi gdzieś tam na mieście, bo jak zaprosimy, to nie będzie opcji adopcji. Opcji adopcji zaprosimy przez telefon, co mnie nadal cały czas rozwala, ale okej. Okay. No, więc po prostu zobaczymy, którego z tych kotów spotkamy na mieście i, i się rzeczywiście uda go zaadoptować. No dobra, skoro ty masz tyle czasu, bo dopiero o 18 idziesz, koty są tutaj. Miski mają pełne. Śmierdzący zwierzak, no tak. I konka z psem, a no cóż, nie tylko psy śmierdzą, jak widać. To może niech ona pójdzie sobie do tego baru i spróbuje te miksologię sobie zrobić, a może tam jakieś koty będą w okolicy. Jak weźmiemy je ze sobą, to też nie będzie opcji adopcji, bo po prostu nie będzie tego oznaczenia, że to jest znajda, nie? Przybłęda właściwie. No dobra, zrobiła jakieś tam drinki, zaraz jej podskoczy umiejętność. No i fajnie. I co? I zrespiły się jakieś koty tutaj gdzieś? Bo one tutaj chodzą w tym porcie. Coś tu łazi. A cóż to jest? Chyba tego jeszcze nie znamy. Tazor. No, tego kota nie ma w kontaktach. Ja już tego kota widziałam, ale, ale chyba nie akurat jak Katariną grałam faktycznie. No i chyba nie uda się go przywitać. <gryw> Jaki niuniek. Piękny. O! Miałka. No w końcu udało się przywitać z kimś. No tak, już się przyjaźnią, bo najprzyjaźniejsze powitanie. I od razu jest adoptuj, nie mogę. Mój jajku. No miałka jest bardzo sympatyczna. Miałka jest miałkliwa. <grymne> Idealnie. No, zastanawiam się, bo to by było takie łatwe. Można by było po prostu od razu teraz adoptować. Ale ja tak chciałam tę norę, bo ona jest taka, ma taką buźkę śmieszną. I tak mi się podoba. No nie wiem. Niby kot to kot, więc trzeba być wybrednym, ale no jakoś tak. Ta nora gdzieś tam mi się działa cały czas w głowie. W sumie no, mogłaby sobie dwa wziąć, nie? Pff. Myślę, że Katarina, jak tylko jest opcja adopcji jakiegoś kota, jak tylko widzi, że może wziąć go do domu, to ona go po prostu weźmie. Więc jeśli nie ucieknie mi teraz ten kot, bo idzie gdzieś to sobie weźmiemy. O kurczę. Tylko zastanawiam się, czy zmieniać jej imię. No właśnie, bo tutaj mogę sobie bez problemu zmienić imię, no bo miałka nie do końca pasuje do całego, no do wszystkiego będącego po angielsku, no nie? Wszystkich nazw. Więc myślę, jak to przetłumaczyć, żeby to jakoś normalnie brzmiało. Na zasadzie, że będę na nią mówić miałka cały czas, nie? Ale, ale po prostu, żeby w samej grze akurat było to imię po angielsku. Myślałam, żeby zrobić Suchara... Ze słowem miałki, że coś jest miałkie, no nie? Nie, że odmiałczenia. W sumie, jak, jeśli odmiałczenia to najlepiej, bo przez U napisane, no ale już nie czepiajmy się. No, że nie odmiałczenia, tylko od bycia miałkim, no nie? Tak, Taka konsystencja trochę, jakby. Szukałam słów po angielsku, właśnie, które by dokładnie coś takiego oznaczały, i na przykład fine jest jednym z takich słów. Także. Połączenie słowa fine z Sims 4 powoduje u mnie niewielkie dreszcze, także. Wolałabym chyba nie, więc nazwy ją jednak od Miałczenia po prostu. Ej, Miu w sumie byłoby śmieszne. Jak Pokémon. No myślałam o czymś takim, no nie? Miały. to by było w sumie. Yy, to by była miałka po prostu w zasadzie. Ale tak dziwnie to imię wygląda, więc może bym ją nazwała Miu po prostu. W sumie będzie Miu i Bartolo Mew. Ej, podoba mi się całkiem. To będzie cały czas miałka. Miu. Jak drugiego kota weźmiemy, to będzie Miutu. No i fajnie, mamy nowego kota i można żyć. I można iść do domu. Próbować być towarzyszką Kleo. Witaj, synu. To nasz nowy członek rodziny. Wszystkie te zwierzaki mają jakieś ciuchy, tylko Bartolomiu nie ma, bo był kociakiem na początku. No i miałka nie ma też, więc może by coś zrobić z tymi kotami, żeby miały jakieś ciuchy. Dok przecież też miał sweterek. No, Kleo ma różową obruszkę. Josie ma takie coś. Josie to jest taka kurczę bad girl, lelelelele. <gry> Więc Bartolo, mimo że też niech ma jakąś obruszkę, yy, zastanawiam się, jak ten starszy bułeczka ma. Ja mam, o ja, bo ja mam chustki dla tych. Ja już zapomniałam o tym. <gry> Jakie cute. No ale nie wiem, czy do niego akurat pasuje chustka. Miałce myślę, że możemy chustkę założyć. Jemu bym dała jakąś obróżkę chyba jednak. E, tamten drugi Bartolomiu chyba nie ma e, żadnej w ogóle obroży, w ogóle nic na sobie. Jest po prostu golas. Jak w sumie większość kotów w rzeczywistości, nie? No ale tutaj wszyscy mieszkają w domach, więc może dobrze, żeby miały chociaż obruszki, nie? Żeby było wiadomo, że w razie gdyby wyszedł, że to jest rzeczywiście czyjś kot. Może taką turkusową mu założę. Już tak olewam te dzwoneczki, mimo że kota by pewnie denerwował strasznie taki dzwonek. I ogólnie takie to jest średnie, chyba. Co mi nie tylko kota by denerwowało, człowieka też by denerwował. Nie chciałam Barcelonu mi udawać sweterka, bo on jest taki puszysty, że, że nie wiem, czy jest sens też go jakoś tak ubierać. Miałka też jest dosyć puszysta w sumie. O mój Boże, pszczółka. Nie no, jej chyba rzeczywiście dam po prostu chustałkę. O, jaka słodziusia. Może tak być. Ona jest norweskim leśnym. To kawał kota. <noise> no i rzeczywiście puchata. Dziki norweski leśny gdzieś chodził, a Katarina zdołała go zaadoptować. Niesamowite. To tylko Katarina to potrafi. Ej, to bez kitu to już jest prawie ryś. Prawie lynx. O, smacznego. Pierwszy posiłek w nowym domu. O nie, ile kudłów. A będzie teraz jeszcze więcej. No, ona nie ma niby cechy, że jest włochata. To Bartolomeu chyba ma tę cechę. Tak. No, to ma sens. Chociaż u niej miałoby więcej sensu, że jest ochotę, no ale. A, tutaj są klocuszki. Bo ja je tam przestawiłam i potem ich nie usunęłam. Dobrze, że zauważyłam. Było łatwo nie zauważyć, jak na jednej kamerze się to cały czas. No dobra, weekendik znowu. Um, on ocenę ma na razie średnia, ale w sumie ja specjalnie nie zwracam na to uwagi, szczerze mówiąc. Um, chyba, że jest taki sim, że rzeczywiście widzę, że. Powinien być jakimś kujonem czy coś, że po prostu powinien mieć dobre oceny, bo to pasuje do niego, albo że powinien mieć złe oceny, bo to pasuje do niego, wtedy jakieś wagary, nie wagary. Ale generalnie raczej z reguły nie, nie myślę w ogóle o tym. No i dzieciaka samego zostawi na noc. On, on będzie już taki przyzwyczajony do tego, że zasypia sam w domu. Znaczy tutaj jest tyle kotów, że. Em, Przepraszam bardzo. Bardzo bym prosiła o zaniechanie tej akcji. Yy, tak, on będzie taki przyzwyczajony do zasypiania w, w zupełnie pustym domu. Znaczy, no tutaj są zawsze koty, więc trochę raźniej. Jakby ktoś się włamał, chociaż tutaj nie ma czegoś takiego w Sims 4, no nie. Yy, ale jakby ktoś chciał się ewentualnie włamać, co to zachodzenie naokoło, yy, to, to i tak te koty by zaraz tam rzuciły mu się na twarz wszystkie cztery i, by, <laughs> i Nie byłoby włamywacza. Obawiam się, że niestety Ocelot w takiej sytuacji, w jakiej on jest, jakby w takiej rodzinie, w jakiej on się urodził. To byłby no taką trochę ofiarą parentyfikacji, no nie? Że on musiałby... Oho! To dokończę za chwilę w takim razie cateringowy ka kateringowy, katarinowy, no, okej. Okay. Um, samodzielnie przy przygotuj poczęstunek na gale, a tutaj od razu mi mówią, co jest, po co w ogóle to czytać? Um, straci reputację pieniądze i zostanie zwolniona z pracy, zyska sławę pieniądze i przyjaźń gwiazdy. Do tego nie chcę. Tego nie chcę. To wolę to, to ja dziękuję. Nie szukamy sławy w tej rodzinie. Tak, byłby ofiarą parentyfikacji, w sensie musiałby sporo ogarniać sam, musiałby brać w dużej mierze też odpowiedzialność za te koty, kiedy mama jest w pracy. Dużo ma takich dorosłych obowiązków, jak na to, że jest dzieciakiem. I ta jego mama jest taka właśnie mało, mało dyscypliny wprowadza, też tym kotom i tak dalej. On przed chwilą oduczył jednego kota picia z kałuży, także właśnie wtedy mi się włączyło takie myślenie, że. Też to, też to jest w sumie dosyć częste przy samotnym rodzicu, nie? Że, że właśnie dziecko tak poniekąd ymm, bierze pewne rzeczy właśnie takie. Charakterystyczne dla dorosłych, że na przykład musi też ym, tego rodzica trochę, nie wiem, na przykład po rozwodzie pocieszać, czy coś takiego, i, i to jest wtedy takie dosyć niezdrowe ogólnie dla tego dziecka, bo trochę nie pozwala mu być dzieckiem. Yy, także, yy, no, myślę, że Ocelot tutaj mógłby coś takiego, czegoś takiego doświadczyć. Ma to dużo sensu. Koty się ganiają w ogóle. <grytania> że czego matka nie nauczy tych yy, zwierzaków, to on musi yy, to ogarniać i tak dalej. A może się kąpni w sumie, zanim jeszcze spać pójdziesz, żebyś już jutro nie musiał. No i też w sumie mało ma takiej dyscypliny, kiedy idzie spać, bo mamy i tak nie ma w domu i on się może położyć o północy, jako ile on ma lat. Teraz już mu się przesunęło przed chwilą. O Jezu, nie wiem. Dziewięć? Dziewięć chyba, tak. No, jako 9 lat tego północy się kładzie, bo może. <grych> Także jest trochę takiej swobody i trochę takiej samowolki trochę, a z drugiej strony też sporo odpowiedzialności, właśnie dlatego, że gdzieś tam wspólnie z mamą musi ten dom prowadzić i zajmować się też tymi kotami i w ogóle. A czemu ty wstałeś? Ja myślałam, że już rano. No przecież Katarina nawet nie wróciła. Koty cię budzą. Więc można by było albo jakąś skłonność mu wyrobić. No myślę, że odpowiedzialność to totalnie można by było mu wyrobić. O, awans dostała, okej. Okay. Szeregowa kucharka, ale można by było mu też nadać jakąś cechę, która trochę by była odzwierciedleniem właśnie tego, tego jego dzieciństwa, takiego powiedzmy niestandardowego. Bo jednak też właśnie takie niestandardowe jest to, że ona pracuje w nocy. Teraz możliwe, że się zmieniły te godziny, ale no jednak, jeśli jest samotny rodzic, który pracuje w podobnych godzinach, jak dziecko jest w szkole, to jest zupełnie inaczej, no nie? Że teraz jest weekend, więc już w ogóle. Ale no, jeśli ona pracowała od 18 do 2 w nocy, no to to było tak, że on wrócił ze szkoły i ona potem szła do pracy i on musiał wieczorem sobie sam radzić, nie? Więc to też jest takie właśnie ciekawe. O kurde, duch. Koci duch. To ja nie, nie, nie wzięłam tego na grobka nigdzie. A no w sumie. A, nadal nie mam tego cmentarza. Muszę zbudować ten cmentarz. Nie, nie zanotowałam sobie i niestety się nie wydarzyło to. Czy ja to będę wymieniać? Myślę, że znaczy nie wymieniać, tylko usuwać ślady, Trzeba sobie zapisać. Cmentarz obok ćwirów. No tak zapisałam, że nie wiem czy, się, czy odczytam to, ale może się domyślę. Może mnie chociaż zaintryguje. O kurde, co ja tam napisałam? I potem a, dobra, muszę to zrobić. A dlaczego ty znowu wstałaś? Toż toż idźcie spać, no kurde, te zwierzaki budzą no. Nawet nie wiem, który zwierzak budzi, bo one budzą tak na odleg na odległość, że nie możesz, jak masz mało zabawy, to nie możesz spać? Ona jest w ogóle przestraszona czegoś. Upo upiorne miauczenie. Oh, Okej. Okay. No to rzeczywiście, nie dziwię się, że nie może spać w sumie. Dobra, ten wstał, ale już się wyspał chociaż. No dzięki, Travis, za rachuneczki prawdopodobnie. Jep. No prawie ich stać. Jakbym nie wymieniła tego, to by było chyba idealnie ich stać. No, myślę, że spokojnie. No to w jakich godzinach ona pracuje teraz? 14.22, no nadal będzie pracowała wieczorem, no już nie jakoś mega w nocy. E, jeszcze może zanim on się położy, to ona już wróci. E, będzie mogła bardziej pilnować, o której się kładzie, ale, ale jednak nadal no, po jego szkole ona dopiero będzie szła do pracy, więc on kawał dnia będzie siedział po prostu sam. Miałka ma jakieś 8 dni do zmiany grupy wiekowej, z tego co widzę. Najłatwiej jest w taki sposób po prostu sprawdzić MC Command Centerem. Czyli jest starsza od Josie, od Yuzy I tak samo od Cleo. Dobrze wiedzieć. No i co? Rozwalone. Czy ona ma jakieś majsterkowanie w ogóle? Ona jeszcze tym śpiewem się powinna zająć. Ona tutaj nie ma oczywiście w ogóle takiej umiejętności. Eee, w sumie dlaczego miałaby mieć? Dopiero teraz do niej dotarło, że lubi śpiewać. No nie, majsterkowania też nie ma. Chyba trzeba będzie... O! A! Gdzie, gdzie mnie zabiera? Amber nie bawi się dobrze w towarzystwie tych śliskich, pokrytych łuską stworzeń. Czy powinna zarzucić próby wyłowienia czegokolwiek poza faktem, że nie lubi wędkarstwa? Wędkarstwo staje mi okoniem. Spoko w sumie. Może nie lubić wędkarstwa. Będzie się kłóciła z ocelotem. Nieważne, że jest dużo młodsza od niej. A, bo wędkowała w deszczu. Więc jej się nie podobało, dlatego pewnie, że była zmoczona. No tak. O, widzę, że Sylwester tak samo. Tutaj się akurat nie zgodzę. Dobra, idź, idź na ryby. Ciekawe, czy, czy ocelotowi też się odmieni. E, nie, jednak, jednak nie jestem fanatykiem wędkarstwa, bo deszcz pada i jest niemiło. Umysłowy umiejętności ma odrobi odrobienia, Boże, odłowienia ryb? W nie wiem, nie jestem pewna do końca, czy to tak powinno być. Czy nie powinny być może motoryczne bardziej? Bo w sumie dosyć dużo trzeba motorycznych umiejętności mieć e, do tego, w sensie, żeby wyłowić w ogóle taką rybę, nie? Trzeba umiejętnie dosyć do tego podejść. Także no. To jest jakby coś, czego trzeba się trochę nauczyć, po prostu przy wędkarstwie, właśnie taka motoryczna sprawność, więc nie wiem, czy umysłowe akurat mają sens. O, nie ma. No właśnie, jest swój, bo jest zmoczony. Nie można używać parasolki i jednocześnie wędkować, więc to ma sens, że ludziom się nie podoba. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak płaszczyk przeciwdeszczowy. Ej, to by było mega, no bo wtedy można by było na takie ryby pójść. A nie, że tylko te parasolki, nie? Kurde, że można by było sobie kupić jakiś taki płaszczyk gdzieś, nawet w trybie kupowania, albo przez internet na przykład, nie? Jak różne rzeczy można pokupować, że nawet na stanowisku do parasolek mogłaby być taka interakcja kup płaszcz przeciwdeszczowy, no nie? I że taką kapotkę sobie zakładają na siebie z kapturem i, i wtedy mogą wygodniej dużo robić różne rzeczy, właśnie nie musząc wyciągać tej parasolki, żeby nie było tak, że nie mogą czegoś robić, dlatego że muszą trzymać parasolkę. W ogóle te parasolki są takie zbagowane, że ja nawet nie będę zaczynać tego tematu. A Katarina do pracy powinna iść. Proszę iść. Czy dzieciak w ogóle ma coś do jedzenia na obiad? Coś se wykombinuje najwyżej. Poradzi sobie. Ma mało towarzystwa. Może z tymi kotami by pogadał. W sumie ma cztery koty. Więc może sobie dosyć łatwo towarzystwo zrobić. Niech pozna wszystkie. A gdzie jest miałka? A o, o, no a sobie siedzi. Jaka słodziutka. Nawet nie podrapała. W sumie jak tak siedzisz z tym kotem, to pogadaj sobie z nią. Ujaj. Powiedz jej, co tam złowiłeś. A, ma zapiekankę z taco. To jest chyba pusty talerz. Także coś tam se zje. Te ryby do lodówki włożymy, żeby mamusia mogła coś ugotować z tego może. O mój Boże, ile one zostawiają tej sierści. Znaczy Bartolomiu zasadniczo. A dzieciak tego nie może posprzątać. Ja mogę najwyżej to przeciągnąć. I tyle. A mógłbyś w sumie lekcję odrobić. Koty się oczywiście biją. Ale które to się biją? Czy to miałka się bije? Na to wygląda. I Josie. No, już, już się zapoznały ze sobą. Miałka chyba przegrała. Proszę zapłacić rachunki i proszę wezwać złotą rączkę. Jakby zablokować drzwi ocelota, tak żeby koty nie mogły tam wchodzić, czy w ogóle się tak da? Chyba się da. To one by go nie budziły wtedy przez ścianę? Obawiam się, że, że, że budziłyby przez ścianę. No, wyłaź, żeby mogła zablokować. No bo fajnie byłoby, gdyby te koty nie wchodziły do tych, do, do tych sypialni w sumie. Znaczy na no Katarina to myślę, że miałaby to gdzieś. Ocelot jak na razie się trochę rozwija w stronę takiego troszkę bardziej zdyscyplinowanego, no nie? Że on, że on zabrania tym kotom wchodzić do siebie w ogóle. Uczy ich, żeby nie piły wody z, z podłogi. I tak się trochę wydaje, jakby, jakby miały już po prostu dość wszystkiego, co te koty robią. Że tak, mamo, weź w ogóle, ogarnij te koty. Teraz nie pada, to może znowu pójść na te ryby. O, Brent, zaraz mi tutaj wyskoczy, że mu się super podoba wędkarstwo, bo akurat nie, nie łowi w deszczu. Czy Amber czasami nie miała, że nie lubi wędkarstwa? U niej akurat to kliknęłam, że ma być tak? No cóż. O, ale Brentowi się zrobiło, że nie lubi wędkarstwa. Nie, no dobra. O, jak się fajnie ubrał na, na marynarza. Idealnie. Aparat złowił, ale on nie lubi fotografowania. Ej, no to można sprzedać tutaj, będą mieli trochę więcej hajsu, ale to nie jest specjalnie drogie. No niech tak będzie, zawsze coś. Dobrze, że Piers nie należy do moich granych rodzin, to mi nic nie będzie wyskakiwać. Happy Pride Month. Dobra, wystarczy tego. Za dużo ludzi nam wędkuje z tobą. Czy on wyłowił ciastko z ambrozją dla zwierzaka? Okej, okay. można by było doka wskrzesić łatwo. Lol, jeszcze więcej kotów. I jeszcze Norę ad adoptujemy najlepiej, to już w ogóle będzie fajnie. Teraz nie będę jakoś tak strasznie mocno się, się zajmować tym wędkarstwem, bo yy, no, samą umiejętność wędkowania to i tak dopiero jako latek będzie mógł zdobywać, także yy, teraz to tak w sumie po prostu dlatego, że nie ma co robić, po prostu sobie wędkuje, nie? Czas poćwiczyć śpiewanie. Tak jest. O, razem z Josie. Ojej. O, Ono właśnie, mówiłam, że za dużo ludzi. Niech sobie pogadają, bo nie mieli chyba ani jednej interakcji od początku grania tutaj. Gdzie ona już wstaje z tym jedzeniem? No toż zostaw tego kota. Jet. Nie, chyba nie. Jak nie on do nas przyjdzie, to, to zaprasza do siebie. No nie. A, ona sobie miała w sumie w sobotę wolne wziąć, żeby zostać z tym dzieciakiem. Więc może teraz w niedzielę niech sobie weźmie wolne. Jeszcze ma jeden dzień dostępny, a ma w sumie tego dzieciaka takiego dosyć małego jeszcze. Więc może już niech nie będzie taka. Jak będzie nastolatkiem, to ona będzie mogła sobie w najlepsze pracować. Te kocie uszy w ogóle do tej pracy. Wspaniałe. Um. O nie. O nie, miałka! Dwa kudłatki. Proszę mi nie rodzić kociąt. Trzeba chyba wysterylizować wszystkie te zwierzaki. Tylko, że niestety znowu wszystko wskazuje na to, że Katarina ma na to wywalone i że ona by nie sterylizowała, ani nie kastrowała, ani nic takiego by nie robiła z tymi, z tymi zwierzakami, no bo jednak miała kociaka, który był urodzony przez jednego, jedną z jej kotek, no nie? O, jak masz wolne, do posprzątaj łazienkę. Juzia? Jak ty tam wlazłaś? O mój Boże, koty mogą tam wejść? I jeszcze prezencik nam niesie. W ogóle. Ja nie wierzę. Pierwszy raz coś takiego widzę. Patrzę, właśnie, że jakiś kot tam biega, i to jeszcze nasz. Ale jaja po tych pudłach mogą tam wejść. O kurde! To jest naprawdę poszukiwaczka przygód na całego i śmierdzi, oczywiście. Spociła się w tym badgerlowym czymś. To jest pewnie ze skóry. No, to jest na pewno cały obiekt po prostu wstawiony taki, że, że są te pudła razem z tym takim rusztowaniem, powiedzmy. I to po prostu funkcjonuje jako ileś tam różnych powierzchni, i ten kot może tam rzeczywiście wejść, bo tutaj jest dokładnie identyczna rzecz postawiona, nie? Ale w ogóle, no ja tego nie widziałam wcześniej w taki sposób, więc. zaskok totalny. O siema Sylwester. Widzę, że z nowymi sąsiadami chcesz się zapoznać, ale ona tak zadowolona specjalnie nie jest, bo sprzątała. Dobra, ćwicz sobie śpiewanie tutaj. I czekaj na koty. To będzie piosenka na wezwanie kotów. Wywołanie kotów. Kocia muzyka. A ocelot sobie tutaj siedzi. A kleo sobie śpi. Ojej. Aha! W tym barze jest taka kuchnia i w tej kuchni jest taka dziura. I to jest taka jakby. trochę wygląda jak takie okienko wydawania jedzenia, no nie? Nie jest funkcjonalne w żaden sposób, ale wygląda ciekawie całkiem. Teraz dopiero to zauważyłam. No tak i tutaj są jeszcze stoliki na dworze, więc to ma sens. Tylko że od zewnątrz nie da się tutaj w ogóle dostać. Ha? O. Udało się tylko, że naszego kota przywołała kocia muzyka. O, jest Nora! W końcu! Przybyła. Udało się śpiewem. No nie idź nigdzie. No mogłabym znowu ustawić te mm, cechę parceli, żeby te koty przychodziły, ale to jest takie upierdliwe, to jest trochę za dużo. Jakby tutaj i tak dosyć łatwo jest spotkać te koty po prostu w okolicy. O, idzie na te pudła znowu. Gabriel, ty na co to, tobie aktywność twoją trzeba będzie ustawić balet. No, no doprawdy. On się uwielbia obracać. A Katarina oczywiście nie mogła w ogóle podejść do tego kota, bo to jest wiecznie jakieś zbagowane i. Nawet jej nie mogłam zrobić interakcji, podejść tu, bo ona się po prostu zacinała w tym miejscu, w którym była. Nie chciała w ogóle iść. No właśnie. Nie, nie, nie rozumiem. Zostaw tego kota. Zostaw, zostaw te Kleo, to już nie chcę do domu idzie, i tyle. Jeszcze naokoło gdzieś chodzi, C Czemu? Czemu ty tu siadasz? O, idzie w końcu. Jak kazałam mi obudzić kota, to poszła. No ja myślę, że mogłabym w sumie od razu ją adoptować. Strasznie mi się jej buźka podoba. W ogóle jak nie kot wygląda? Albo jak kot taki, no... W sensie jakiś lew albo coś takiego, nie? No Nora, daj się... Daj zrobić rzeczy ze sobą. Daj zrobić rzeczy ze sobą. Pogłaszcz. No niestety obawiam się, że Nora jest za dzika dla nas. Nic się z nią nie da zrobić. Może kiedyś się uda. Dzieciak już grzecznie śpi. No dobrze, i na tym zakończymy. Kolejną turę, bo to już jest koniec tej tury aktualnej, chyba szóstej. Na kolejną turę rzeczywiście będę musiała zaplanować sobie te dni, żeby te dzieciaki chodziły do szkoły. Nie w każdej rodzinie są dzieciaki, ale jak, ale jak są dzieciaki, no to trzeba troszeczkę pomyśleć o tym, żeby nie był ciągle weekend. No więc mamy zarys całej osobowości i w ogóle em, takiego. Do ocelota. Mamy nową istotę w rodzinie w postaci Miałki, która już sobie poszła. A z tą norą to nie wiem, jak będzie. Teraz, jeśli byśmy mieli tracić jakiegoś kota, to to będzie właśnie Miałka, bo ona jest teraz najstarsza. Ale to jeszcze uboże. Jeszcze, jeszcze kupa czasu, także jeśli byśmy tę norę wzięli, to tutaj już by był naprawdę niezły zwierzyniec. Zwłaszcza, że jeszcze ocelot jest kotem i mnie zobowiązuje no co ale troszeczkę te koty już się nauczyły nie robić różnych rzeczy, więc już jest znośnie z nimi, już nie jest aż taki chaos, tylko wszędzie te kłaki leżą. No to jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam, i widzimy się w następnym. Pa!